Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym naszym vlogu. Wreszcie. Kasia Stańko, dlaczego właśnie o to mi chodzi, o ten element, zaczepienia. Bardzo, bardzo chętnie do niego się odniosę na live, na konferencji. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w najnowszym naszym vlogu. Wreszcie dzisiaj tak na spokojnie, bo Źli ludzie chcą zniszczyć mi życie. Tutaj taki tytuł. ostatnio, ja nie mogę, ja po prostu szybko, szybko wszystko robię, no po prostu moja babcia by to tak. Powiem wam tak. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Majko droga. Inaczej. Napalił Ruś. Skomentowała, że szybko to można robić coś innego. No mniejsze o to, słuchajcie. Dzisiaj przychodzę do was z taką informacją, że wobec Werka, wyroku okej. nakazowego, który dostałam, złożyłam sprzeciw. Czyli na ten moment nie mam żadnego wyroku, żadnych prac społecznych, żadnego więzienia, bo ja widzę w informacjach, takich wiecie, w mediach i w ogóle, albo rozpowszechniane właśnie przez inne osoby, takie wiecie, nawet czasami prywatne, albo nawet przez influencerów. Właśnie informacje, że ja nawet siedzę w więzieniu, słuchajcie, no takie rzeczy ja wyczytałam na swój temat, że to jest przerażające. Natomiast no wiecie, złożyłam sprzeciw, cała sprawa będzie rozpatrywana na nowo, całe wszystkie te zarzuty i tak dalej. Także kochani, na spokojnie, mam też prywatnie tego prawnika, więc powiem szczerze, że ja się teraz. Uzbierała 10 tysięcy? Czy dostała może z tego? Z parlamentu i Sejmu? Co jest? Nie mów, że internet, błagam, nie internet. Nie internet, proszę cię. Proszę cię, nie internet, zacięło się coś. O! Jestem? Teraz już mniej. Jestem, zacięło się, jestem. Stresuję już teraz, żyję swoim własnym życiem. Natomiast słuchajcie, mniejsze już o to, to już zostawmy. Słuchajcie, chcę opowiedzieć o dwóch sytuacjach, które miały ostatnio miejsce. Pierwsza sytuacja będzie dotyczyć tego, że takie jedne hejterki, które mnie. Jak nic, go trzeba upaść, żeby Grzegorz Braun był twoim kolegą? No właśnie, co do tego, to Grzegorz Braun tam widzę, że bardzo, bardzo tam pozytywnie się o niej wypowiada i bardzo, bardzo pozytywnie ogólnie wobec niej jest. Śledzą, nękają już po prostu od 2020 roku, napisały do mojego znajomego, w ogóle znajomego zza Warszawy, z którym w ogóle nie mam kontaktu, napisały do niego z tekstem: słuchaj, my wiemy, że ty jesteś nowym wybrankiem Nike i my zrobimy wszystko, żebyś właśnie był kolejnym takim, który od niej odejdzie, bo to jest chore, że Nike spotyka się z tyloma, jak oni to napisali w Fagasami, to jest cytat, oni tak po prostu powiedzieli o chłopaka, z którym ja się widuję. No mnie to dobija, bo ja jestem okej. Okay. Dosłownie nie. Muszę zwolnić, bo za szybko i tak mówi. Nie mam kontaktu od sierpnia. Bo wiecie, na przykład ja prowadziłam live'a i na tym. Majka w Sejmie za rok. No i ci powiem, że kilka razy, jak dostaję na przykład pytanie, albo gdzieś tam pojawia się temat tego, jaki youtuber, jakiego youtubera najszybciej, albo jakiego influencera, osoby z internetu, najszybciej zobaczymy w polityce, no to ja wam mówię Nike'a. I to mówię bez mrugnięcia okiem, bez żadnego śmieszkowania. Nike'a, moi drodzy. W live'ie w pewnym momencie napisał ktoś do mnie i oni najwyżej z tego to wynieśli właśnie taką informację, że ja się z kim spotykam, że ja się uśmiechnęłam do laptopa, bo ktoś do mnie wtedy tam napisał. I wiecie co? To są ludzie, którzy są w stanie pisać do moich bliskich. Zazdrościsz Nike'a kariery politycznej? No to prawda. No to jest akurat 100% racji. Te osoby takie hejterskie, które mnie nękają po prostu od 2020 roku, pisały do mojego taty, do mojej mamy, do mojego brata, do mojego drugiego brata i do mojej siostry. I później pisali też również do moich znajomych. I wiecie, i to nie są takie normalne wiadomości, hej, czy ty znasz Nike, tylko to jest taki tekst, na przykład do mojej mamy powiedzieli, wie pani co, pani by się mogła wyprzeć takiej córki, bo mnie by było wstyd. I jakby on. Ale tutaj a propos, mama jest trochę słabym przykładem. Dlatego, że mama również pisała bardzo podobne rzeczy do tego, co pisała jej córka. Tak, a propos na przykład osób z Ukrainy, to mówiła, że o tam jakimś tam pocinanie gardła i tak dalej, także tutaj przykład mamy i tego co on, jakie on otrzymuje wiadomości, jest nie do końca trafiony, ponieważ widziałem, co wypisuje na Facebooku, na publicznym Facebooku. Anastazja, Elusive Mary i CIA 2200-22006. Dziękuję, że subskrybujesz, bardzo, bardzo miło. Oni jakby szkalowali moich rodziców za to, że są po prostu moimi rodzicami. Tak samo moich znajomych starali się jak. Napisać Brown. Tak, Zajwo, ja też tam żygam. By odwieść ode mnie, żeby trzymali się z dala ode mnie, że jak to w ogóle można się zadawać z taką konserwatką i w ogóle, no. Ja nie wiem, jak to, co oni tam to w ogóle sobie myślą. W każdym razie, no, geneza tego wszystkiego jest przerażająca. Żeby pisać do kogoś z moich znajomych tylko po to, żeby ta osoba się ode mnie odcięła. I żeby w ogóle nękać mojego chłopaka, który nawet nie jest moim chłopakiem, w sensie, bo to jest mój kolega, no mi się to w mojej głowie nie mieści, bo ja w mediach nawet nie mówię, gdzie ja pracuję, a te osoby dosłownie. Przecież wiemy, gdzie pracujesz. Społecznie. Za karę.
wiedzą wszystko. I ja nie wiem, czy te osoby mają kontakt z kogoś właśnie z moich bliskich w ogóle, że oni tak po prostu wszystkie informacje biorą. Ja naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja nie wiem, jak trzeba mieć nudne życie, żeby wypisywać do moich znajomych właśnie z takim tekstem, no mnie by było wstyd być znajomą od Nike, albo mnie by było wstyd być tatą od Nike. To jest chore, naprawdę to jest przerażające, co się dzieje. Tatą od Nike? Ja uważam, że mam swoje życie, ja żyję swoim życiem. Ja nawet nie wiem, co moja ukochana Selena Gomez teraz robi i jej nie śledzę. Ale jak widać, są ludzie tacy, którzy jeszcze śmiało powiedzieć, że to ja w mediach mówię o tym, co się u mnie w życiu dzieje. Nawet nie mówię... Mówi. Gdzie ja pracuję i na jaki etat pracuję, ja dosłownie, totalnie siedzę obecnie cicho i tak dalej. No, to jest kosmos. Ale... Niech ktoś pokaże screeny, bo średnio biorę, że ktoś tak pisał. Ale to już pomijam nawet te komentarze, już pomijam nawet mówienie tego, ponieważ za każdym razem gdzieś tam kiedyś wspominałem, że nie wierzę Nike. Gdzieś tam może się zdarzyć, że coś takiego by dostała, natomiast po prostu jej nie wierzę, że otrzymuję aż tyle tych wiadomości. No jakoś mi się po prostu nie chce wierzyć. Nike nie jest osobą, nie wiem, godną zaufania i wielokrotnie pokazywała nam, że lubi sobie bajdurzyć i mówić jakieś kocopoły bez większego pokrycia, także. Ale jeszcze druga sytuacja. No właśnie, dlatego jednocześnie, żeby jak najbardziej przekonać do siebie widzów i żeby ten obraz osoby, która jest nieszczera, zmienić, no to pokazać screeny. Starczy. I dopiero co nie mogę znaleźć pracę, podejrzewam, dokładnie. Bardziej creepy bym powiedziała. Słuchajcie, teraz będzie taka mini historia o facecie, wow, który mam wrażenie uwziął się na mnie, ale nie, że w taki... To ja? Taki zły sposób, tylko taki, że wiecie, on by chyba chciał no pozarywać, no tak to powiedzmy. Słuchajcie, ja organizowałam spotkanie w Katowicach i ja prosiłam wtedy, to już było no, ponad miesiąc temu, ja prosiłam wtedy widzów o to, żeby napisali do mnie wiadomość prywatną, że chcą się ze mną zobaczyć i tak dalej. I słuchajcie, no i kilka widzów do mnie napisało i tak dalej. I wreszcie wychodzę z pociągu, uwaga, teraz skupcie się, wychodzę z pociągu w Katowicach, z Rybnika do Katowic jechałam i nagle podchodzi do mnie jakiś chłopak. Ja siedziałam w telefonie, ja w ogóle nie patrzyłam na okolice, na innych ludzi, ja po prostu patrzyłam, żeby odpisać tym widzom, bo się z nimi po prostu umówiłam w pewnym miejscu. I nagle on do mnie podchodzi i tak oby on się mnie spodziewał tam. Spowiedział. Umysł katolika. I on takie, no, cześć Najka. I ja takie, kim jesteś? Umawiałeś się tutaj ze mną, bo nie rozpoznaję twojej twarzy, no. A on mówi, nie, ja przyszedłem, ja jechałem specjalnie z Nędzy do Rybnika, żeby... Z kurwy Nędzy? Czy z bidy z Nędzą? W Rybniku wsiąść ten sam... Żarci kosmonauci, takim się udał, czy nie? Pociąg co ty? Potwierdzam, byłem pociągiem. Żeby później mieć cię na oku, żeby cię nic nie zgubić. Czajcie to? Facet jechał z Nędzy do Rybnika tylko po to, żeby jechać z Rybnika do Katowic z tym samym pociągiem co ja, mimo że ja nigdzie nie mówiłam w mediach, gdzie ja jadę, jakim pociągiem, jakim numerem, o której godzinie, nic, tylko ogólnie było spotkanie, po prostu wiecie, zainicjowane. To znaczy powiem wam tak, dalej nie wierzę jej, dalej nie wierzę w to, co mówi. Natomiast jeśli faktycznie to jest, znaczy inaczej, nieważne, czy się zdarzyło, czy nie, no to creepy gościu, nie? Podana dana godzina, gdzie mam się widzieć, ale nawet nie powiedziałam gdzie, bo te osoby miały do mnie prywatnie napisać. I teraz... Ja bym się bała na jej miejscu, że ktoś mnie pobije z takie rzeczy, które ona czasem wygaduje. No, troszkę tak. No mówię, ludzie są dziwni, ludzie są straszni, a jak ktoś, wiesz, ktoś z internetu... No mówię, nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. I nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie ekranu. I wiesz, jeśli ktoś może być super, super, super przyjemny i super przyjazny, wiesz, a na żywo okaże się jakimś podstarzem, creepem, który będzie jechał z innego miasta do innego, żeby tylko jechać tym samym pociągiem, co my, nie? Także... Słuchajcie, ten chłopak wtedy mnie zaprosił zwyczajnie na kawę, no to wiecie, zwyczajnie na kawę z nim poszłam, bo myślałam, że on sobie tak... Serio? Nie, to już jest trochę lekkomyślne. Jak ty, no ej, wyobraźcie sobie taką sytuację. Ktoś wam mówi tak, jedziecie do Gdańska, z Warszawy, i ktoś wam mówi, no przyjechałem z Krakowa do Warszawy i dopiero z Warszawy do Gdańska, żeby jechać tym samym pociągiem co ty. I mówi, pójdziemy na kawę i się zgadzacie? Bo dla mnie to jest taki, tak się ten red flag chyba też nazywa, nie?
taka lampka ostrzegawcza mi się od razu włącza, że gościu jest jakimś creepem i zaczyna mnie w jakiś sposób prześladować. Czy tylko ja tak mam? Czy wy na przykład macie takie zaufanie, żebyście powiedzieli, no pewnie, że pójdziemy na kawę, ale tylko z ciastkiem na przykład. Co? Młodzież, że Mati mówi red flag? Tak, dokładnie. Spierdzielałbym. No ja bym powiedział, że wiesz co, ja muszę iść na chwilę stąd. Muszę chyba pójść gdzieś do łazienki, a później oknem uciec. I tak każdy wie, że od nieznanego Morfeusza nawet tabletkę wziął. A no, tabletkę to zawsze. Nie na cenie sobie bezpieczeństwo. Czy ty właśnie opisałeś mnie? A co? Ja bym pobił rekord na setkę? Tak. A później wypił setkę i też w rekordowym tempie. Normalnie o życiu pogadać. Natomiast on mi tam powiedział, że on mnie tam zobaczył tego a tego dnia i on od tego momentu chyba się zadurzył we mnie. No bo teraz uwaga, on mi wczoraj właśnie zrobił coś. Nie zadurzył, tylko może powiedzieć, że ma zaburzenia. Nie zadurzył, tylko zaburzył. Zaburzyło mu się coś w głowie, ma zaburzenia. Takiego, że przez ten cały miesiąc on później do mnie pisał, że hej, chciałabyś się spotkać i tak dalej, ale ja nie mam teraz czasu, żeby z kimkolwiek się spotykać, więc ja mówię, dobra, już to wszystko zostawię i tak dalej i słuchajcie, co się stało. Wracam wczoraj z jednego sklepu do mnie, do domu, z moim młodszym bratem i z moim psem i nagle widzę, że ten facet idzie i on tak choćby się mnie spodziewał. W sensie on tak jakby wiedział, gdzie ja będę, wiecie, bo czasami jest tak, że jak kogoś spotykacie na mieście, nie wiem, znajomego, znajomą i... Czy czasem alko pije? Czasem, ale to bardzo rzadko. I tak dalej, z którą nie macie obecnie kontaktu, to zawsze jest taka, o cześć, dawno cię nie widziałam. A on zrobił coś takiego, że on podchodzi, cześć Najka. Tak jakby on był pewny, że mnie spotka tam, gdzie szedł. No nie umiem wam tego wyjaśnić, wyobraźcie sobie po prostu, że spotykacie kogoś, kogo, że się dawno nie widzieli, no to wiadomo, jaka wasza reakcja będzie, a nie, że tak od razu, o cześć, tak byście się spodziewali, będziecie umówieni. Czy Najka ma stalkera? No, jeśli nie kłamie w tej historii, to wydaje się być mega dziwnie. No, ale w każdym razie ten facet do mnie wtedy nie pisał, bo jeszcze sobie sprawdziłam wczoraj. Nie pisał do mnie ani nic, tylko napisał taką dziwną wiadomość, że on ma zamiar pójść w jedno miejsce. A wiecie, ja w mediach nie mówię, do jakiego sklepu chodzę, nie mówię, gdzie idę, nie mówię, do jakiej szkoły chodziłam i tak dalej, gdzie idę brata odebrać. No wiecie, o co chodzi. Po prostu ja dosłownie w mediach mało co mówię, że serio by trzeba było oglądać mnie cały czas od 2020 roku, żeby wyłapać coś więcej. Natomiast słuchajcie, i wreszcie ten facet do mnie taki tekst, no, że on mi chce coś więcej opowiedzieć. Ja się zastanawiam, bo czy ona mówi facet, czy ona mówi chłopak, bo ona to używa zdamiennie. Tak się zastanawiam, czy facet po prostu, że jakiś chłopak w jej wieku, bo jak słyszę facet, jak mówi facet, no to trochę mam w głowie, że to jakiś, nie wiem, 40-latek mógł być. Więc mam nadzieję, że jednak chłopak, a nie facet. I słuchajcie, on szedł... Jak ma rekerkę, dokładnie. Na samą stronę, co ja. I ja mówię, no, że ja teraz idę do domu i w ogóle, no, ale mam chwileczkę, zanim się jakby rozdzielimy. I wiecie co, przychodzi co do... Najka równa się Staszka, tylko po dwóch stronach wykoślawionego lustra. Tak, dokładnie do tak. Do czego? I on mi zaczyna opowiadać, że on się we mnie zakochał. I on się mnie pyta, czy ma u mnie szansę. No, a ja nie będę ukrywać, no, po prostu ja nie jestem teraz facetem zainteresowana, nie mam ochoty się jakby z nikim spotykać i tak dalej. No, więc ja, wiecie, ja mu odpowiedziałam wprost, no, że obecnie nie, że nie chce się z nim spotykać i tak dalej. Mówi, to ja poczekam. Pamiętacie, jak Botyczek Czan dostała cygło w głokno, uważajcie z informacjami w sieci, dokładnie. A ten chłopak do mnie, a no dobra, no to chyba nie jest takie złe, że dostałem to odrzucenie i tak dalej, że odrzuciłaś moje zaloty. Okej, i wreszcie ja mu mówię, dobrze, to tyle, bo chcę już sobie pójść dalej, nie, że jakby nie chciałam, żeby on mnie odprowadzał do domu, no i bez zasady. Ja mu mówię, że idę do domu z bratem i tak dalej, a on nagle tak na mnie patrzy i mi mówi, ale przecież i tak ja wiem, gdzie mieszkasz. I ja takie, wow, co? Ten facet wie, gdzie ja mieszkam, a ja nawet sama nie wiem, gdzie ja mieszkam. Rozumiecie, o co chodzi, że... Rozumiecie? No ja nie rozumiem. Co? Wow, co? Ten facet wie, gdzie ja mieszkam, a ja nawet sama nie wiem, gdzie ja mieszkam. Powiem wam tak. Najka, masz grzecha, ponieważ nie wolno kłamać. Im dłużej słucham tej historii, tym mniej wierzę Najce, nie? To już mówię, to jest takie... No nie wiem, no na przykład mówisz, no nie odrobiłem tej pracy, ponieważ zaspałem. I tutaj wszyscy ci wierzą, a później dodajesz, no i wtedy pies zjadł mi pracę domową.
to wiecie, kłamstwo, mówisz pierwsze kłamstwo, jeszcze jest takie okej, okay, zaspałeś, zdarza się. Natomiast później mówisz drugie kłamstwo, że pies zażarł ci pracę domową, był bardzo głodny, a wczoraj nie wsypałem mu karmy i musiał coś zjeść, więc zjadł pracę domową, którą napisałem, bo była cała upaczkana w ketchupie i myślę, że to jedzenie. Podajesz za dużo kłamstw, za dużo informacji i wszystko już się zaczyna pierdzielić. Także tak, Nike no way home, dokładnie. No way to home. Rozumiecie? Don't no way to home. Co chodzi, że facet mnie szpieguje, to mój młodszy brat. Ten chłopak to był Grzesiu Brown? Który mieszka tutaj, gdzie ja mieszkam, w tym samym domu. On by ze szkoły nie trafił do domu, a ten facet mi śmieje się tak jakby pogrozić, że mam go wziąć, żeby odprowadził mnie do domu, ma mi towarzyszyć, bo inaczej co, on wie, gdzie ja mieszkam. I ten chłopak wreszcie do mnie z takim tekstem. Ja nie wiem, nie daje mi to spokoju. Chłopak czy facet? No, że... Chłopak w jej wieku, czy facet starszy? Dobra, to ja sobie pójdę. I ja patrzę, ale pytam się go, a gdzie idziesz? No, idę w tą samą stronę, co ty. Ja mówię, gdzie? No, idę do kościoła. Na co wcale do kościoła nie poszedł, tylko minął ten kościół jakby i tak dalej, bo mi to zaczęło śmierdzieć, że on przyszedł... Dopiero teraz? Zaczął ci śmierdzieć? Śmierdzieć to powinno zacząć, jak powiedział ci, że jechał tym samym pociągiem, a ty mówisz, że poszłeś z nim na kawę. O co tu chodzi? I w ogóle czemu o tej kawie nic słyszeliśmy więcej? Nike Multiversum of Madness. Obok kościoła, do którego ja chodzę do parafii? Multiversum of Christianity. I jakby nie przyszedł przez pasy, które prowadzą do kościoła, że tak jakby coś mi tu śmierdziało. No naprawdę, cała sytuacja mnie dosłownie przeraziła. Ja mu dosłownie powiedziałam wtedy, że jeśli mnie nie zabije, bo on mnie chciał odprawić do domu, ja mu powiedziałam, że nie. I poza tym, nie wiecie co, ja, no przepraszam bardzo, ale ja szłam ze swoim młodszym bratem i też jakby nie mogę narażać, bo mój brat młodszy się później zapytał, kto to był, że on się po prostu tego mężczyzny bał. Nie wiem, mężczyzna, facet? Ja temu mężczyźnie powiedziałam, że ma sobie iść, a jak nie, to naprawdę jeszcze zrobimy coś więcej, bo tu już podlega to podnękanie, że facet mi grozi, że wie, gdzie ja mieszkam. No jakbyście to słyszeli, to byście się potem przerazili. Natomiast no, facet dwa razy usłyszał słowo policja, no i stchórzył i sobie poszedł. I później napisał tylko, że przepraszam, że ciebie wystraszyłem i tak dalej. Nie klei się, kompletnie się nigdy nie klei, to co nagada. Ale mimo wszystko bardzo to takie dziwne jest, nie wiem, bo jakby wiecie, w mediach... Cała rodzina Nike nie wie, jak trafi do domu, tylko ten facet wie. Nie no, cała rodzina może wie, jak trafi do domu, natomiast Nike nie wie, on wiedział i chciał powiedzieć. Nikt nie wie, gdzie ja mieszkam, ani nic. Mnie to przeraża, że facet mnie tak stalkuje, że wie, gdzie ja będę, o której godzinie i tak dalej, a ja... Nike to jedno dziecko w szkole, które mówi, że ma iPhone, ale w domu, bo mama jej nie pozwala nosić do szkoły, a potem dodaje, że jest kuzynką Ariany Grande, dokładnie, ale nie może tego mówić publicznie, bo Ariana Grande się obrazi na nią. W mediach, na Instagramie nie pokazuje, że wiecie, o tej godzinie idę do tego, a tego sklepu, no bez przesady. To ja nie wiem, jak ten facet to wiedział. On się tam później zapytał, tak coś dziwnego, on tam później w tej wiadomości prywatnej powiedział coś tam o opętaniu, że on by się chciał... Kumańczewskie, tak, mówiłem już. Na filmie też będę mówił. Uwolnić od złego ducha. Wiecie co, ja kiedyś słyszałam, to taka totalnie... Od złego ducha? A może powiedział, że coś niezła dupa? Może w ten sposób? Wcześniej, że ma zaburzenia, a teraz, że nie... Ja nie wiem, Nike. Kłopoty ze słuchem, kłopoty z pamięcią, bo nie wiesz, gdzie mieszkasz. No jest ciężko. Inna sytuacja. Jak byłam na tych modlitwach uwolnienia... Już mnie męczy. No, mnie już zaczęła, kiedy powiedziała, cześć kochani. Pewnej dziewczyny, że ona miała taki kontakt z demonem, że ona wiedziała, kto o której godzinie gdziekolwiek idzie, gdzie dostanie pracę, ona jakby wszystko wiedziała, ma grzecha, że... dokładnie. Jakby słyszała w głowie. Przede wszystkim. Ja nie wiem, czy ten facet chciał mi to dać do zrozumienia, że on by się chciał mówić na jakieś egzorcyzm czy coś, ja naprawdę nie rozumiem. Natomiast było to takie bardzo przerażające, jak... Nie, że on tak powiedział, ja tak nie uważam, Reksio. Ja mam kontakt z Lewandowskim, serio, i on do domu mnie odprowadzał, bo wie, gdzie mieszkam, a ja sam nie wiedziałem, gdzie mieszkam, ale się okazało, że mieszkam w białym domu w USA i tam zbijam z Bidenem pionę. Tak było? Nice. Facet obcy, co mnie w ogóle nie zna, wyznaje mi tutaj miłość i on chce, żebym ja z nim zaczęła związek. No i to jest creepy. Ja chyba żyję w jakiejś innej rzeczywistości. No natomiast, kochani, tak totalnie inna sytuacja. Dostałam ostatnio... W rzeczywistości, która nie istnieje. W rzeczywistości żyjesz, którą sobie wymyśliłaś sama. O, ładne kwiaty. Ile za godzinę? Nie, to nonc co. Ładne kwiaty, tam też dostałam następne kwiaty. To dostałam takie z okazji urodzin właśnie z kwiaty w ogóle. Ile bierzesz? No co, no 500 euro standardowo. W ogóle słuchajcie, inna kwestia. Jeszcze w ogóle ostatnio byłam w Energylandii. A właśnie z moją... Żeby jeszcze raz usłyszeć tego pięknego dworaka. Moją siostrę. Dworaka? To jest taki w jednym z
znajomym i ja wam powiem, tak świetnie się bawiłam, wreszcie się tak wykrzyczałam, taki luźny dzień, bo wiecie, w Energylandii nie myślicie o żadnych problemach, o żadnym życiu prywatnym, w ogóle o czymkolwiek, tylko myślicie o tym, żeby przejechać następną kolejką górską, znaczy kurską, no co ja to mówię, kolejską takim rollercoasterem, co mi to tu chodzi? Mucha, tu chodzi mucha, matko. No ale dobra, w każdym razie wiecie co, no fajny był dzień, później pojechałam jeszcze do takich znajomych, a później w niedzielę byłam jeszcze z swoim najmłodszym rodzeństwem w zoo. Powiem, bardzo fajnie, cieszę się mega, chociaż nie. Zobaczyliśmy niedźwiedzia, mój brat bardzo chciał zobaczyć niedźwiedzia i lwa z bliska, ale lwy sobie spały, lwy miały spokojną drzewkę i tak dalej. No w sumie, czemu one by miały być cały czas 24 na godzinę dostępne do ludzi i tak dalej? Przecież one też muszą odpocząć od tego, że cały czas stoją przed fleszami. No. W każdym razie dzisiaj, kochani, jeszcze dodatkowo była konferencja prasowa przed sądem. O czym teraz mówi? Wiesz co, ja trochę zostałem zbity z tropu, ponieważ przez 10 minut słuchaliśmy o tym, że ktoś chce ją... Ktoś ją prześladuje, że ktoś za nią łazi, że ktoś jest że ktoś może być niebezpieczny. I tak z bombą przyszliśmy do Energylandii, że można tam sobie pokrzyczeć i że fajnie się zapomina o wszystkich problemach. Jonowym w Rybniku. Bardzo fajne osoby tam dzisiaj poznałam, bardzo się cieszę w ogóle, że miałam przyjemność z nimi porozmawiać. No bardzo fajnie, że też wiele osób zainteresowało się moją sprawą, ja się bardzo cieszę, no. Dobra, kochani. Powiem ci tak, Najka, ja ci życzę, żeby jeszcze więcej osób zainteresowało się twoją sprawą. No. Pani, wy się teraz trzymajcie, ja idę w ogóle się przerwę, bo cały czas jestem w tym ubraniu w ogóle z tej konferencji pracowej. Zastanawiam się, inaczej, ogólnie średnio wierzę w jej historię, natomiast czy uważacie, że jeśli ta historia jest prawdziwa, to ten gościu, który wysyłał jej te drogie rzeczy, jakiś tam pierścionek, jakieś tam łańcuszki, jakieś tam coś, to mógł być on? Bo jeśli tak, no to ta sprawa jest jeszcze poważniejsza niż nam się wydaje. A jeszcze tak na koniec mini informacja, zrobiłam sobie taki prezent na urodziny, że poszłam sobie pierwszy raz w życiu do kosmetyczki i właśnie ona mi zrobiła paznokcie. Powiem wam szczerze, bardzo mi się podobają, takie białe. One wyglądam tak, białe symbolizuje ogólnie czystość, więc idealnie tak do mnie pasuje, bo ja dbam o swoją czystość i to cielesną i taką duchową. Super, i mam dodatkowo... Nawet w tym filmie, nawet mówiąc o paznokciach, musiała powiedzieć, że nie uprawia seksu przedmałżeńskiego, zajebiście. I taki mały kwiatusz, taką różeczkę, no. Bardzo fajnie, cieszę się bardzo, że tak... Uważam, że jeżeli Najka mówi prawdę, to powinna uciekać na Księżyc lub Marsa z biletem w jedną stronę. Jest spokojnie, że jestem taka teraz szczęśliwa. A wam, kochani, życzę wszystkiego co najlepsze i do zobaczenia następnym razem. Cieszę się, że lubicie mnie oglądać. W komentarzu bardzo. Mi napiszcie bukiet, bo przed chwilą pokazywałam bukiety, bo tu też jest bukiet, takie różyczki. Jeśli dotarliście do tego końca, to właśnie napiszcie w komentarzu bukiet. I pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy to oglądają, nieważne czy są hejterami, czy są moimi widzami. Oczywiście. Ja was z całym sercem kocham. Kimkolwiek tak. Jesteście, życzę wam dobrze. Pamiętajcie, że jesteście cudem. Dziękuję, jestem cudem. Moi drodzy, jesteście cudami. Jesteście cudakami. To wcale nie jest tak, że jesteś atencjuszką, która poucza ludzi, jak mają żyć i wciska im jakieś bzdety z księgi sprzed 2000 lat. To nie tak, że obrażasz ludzi inne wiary i orientacji. Jesteś jak Staśko, tylko wydanie katolickie. Czy tutaj ktoś tak nie pisał przypadkiem? Doktor Frozen tak pisał. Pisz bukiet wariacie? Nie, no normalnie. Bukiet. Ach, a i tak mam shadowbana, mnie nie widać tutaj. No, ciężkie gówno wam powiem, ciężki gnój. I mam oglądając ten film, mam tylko taką nadzieję, że to co mówi to jest kłamstwo. Bo jeśli to prawda, no to słabo, moi drodzy, bo... No mówię, nikomu nie życzę tego, żeby ktoś był prześladowany, nie?